I tak jak Wam mówiłem, do eksperymentu hodowli ryb akwariowych na powietrzu, na działce, będę używał napowietrzacza solarnego firmy Ezotek. To jest chyba niemiecki producent. I tutaj widzicie w skład, jakie części wchodzą w skład tego napowietrzacza solarnego, tej pompki solarnej. I tutaj macie tak, panel solarny. Pompkę. Wężyk z kamieniem do napowietrzania. I tutaj macie taki wysięgnik z bagnetem, na którym jest zamocowany panel solarny i wbijany w ziemię na tym bagnecie. I ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda zmontowany ten napowietrzacz solarny firmy Ezotek. I tutaj macie ten napowietrzacz solarny już zmontowany, gotowy do użycia. Tak jak widzicie, tu jest kamień połączony z wężykiem do napowietrzacza, do tej pompki. Tutaj kabel biegnie, tak jak widzicie, jest podłączany do panelu solarnego. Tutaj. A tutaj, tak jak Wam pokazywałem, ten wysięgnik z bagnetem też jest przymocowany. Tu jest takie połączenie kulowe, dlatego możecie sobie ten panel solarny skierować łatwo. Można sobie ukierunkować w kierunku słońca, żeby łatwiej ten panel pobierał tutaj energię słoneczną i zasilał Wam ten napowietrzacz, tą pompkę firmy Ezotek. Także tak widzicie, tak wygląda zmontowana ta pompka solarna firmy Ezotek. Gotowa do użycia. Po prostu wbijacie ten panel w grunt, kierujecie w kierunku słońca i ta pompka zaczyna Wam działać. No jest ten minus, że po prostu jeżeli słońca nie ma, no ta pompka nie działa, ale tak jak mówię, no będzie to w pełni ekologiczne, tak? Bo będzie zasilane energią słoneczną. Także ten eksperyment, można powiedzieć, też jest w pełni ekologiczną hodowlą. Zobaczcie jeszcze raz. Tu widok na zmontowany napowietrzacz solarny firmy Ezotek. Tak to wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie.